test wiedzy teraz robimy od razu. Nie no, robimy po 5 osób. Losujecie pytania. Zaczynam po kolei. Dobrze, tylko musicie się ustawić w takiej kolejności, jak wykonywaliście. Kacek, nie w takiej kolejności, panie Uli. O 5 osób z klubu plus Pecek pierwszy, stańcie tu. Za nimi Harmonia, Kobok Harmonia. Dalej Ostoja Jarczów, Dzienny Dom Pomocy, Betycy, Jędrzejówka, Klub Seniora LTM, Lubycza i Sąsiedz. Losujemy pytanie i odpowiadamy. Pijąc alkohol i przyjmując leki przeciwbólowe na bazie paracetamolu ryzykuje się nieodwracalne uszkodzenie wątroby. Prawda czy fałsz? Prawda. 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 Pytanie numer? Następne, a to oni mają 5? Nie, jak nie jedno. Po jednym, tak. Po jednym pytaniu. No. Ok. 39, czekajcie. Mi to nikt nie luka. Ja myślę, że to jest dobrze, ale to prawda. Jeden punkt dla. Punkt dla PCK w teście wiedzy. Dobra, następny jest klub. Dobre na punkt. Harmonia, dobra. Proszę o wylosowanie kierownika. Jedno pytanie dla wszystkich. I może przeczytamy. Pełnowartościowe śniadanie składa się A. z produktów zbożowych, produktów mlecznych, B. wędliny, produktów o dużej ilości oraz tabletki w formie Viagry. Oczywiście, że to. Oczywiście, tak to dodałem. B. Zgadza się, muszę sprawdzić. Zgadza się. Punkt dla Harmonii. Trzeci zespół. Ostoja Jarczów. Gdzie jesteście? Gdzie moja Ostoja? Chodźcie, moja Ostoja. A zaraz Dzienny Dom Pomocy i czytamy pytanie. W warzywach i owocach występują A. witaminy G, J, M, B. witamina A, C, tłuszcze, C. witamina A, E i C. Zastanówcie się całą drużyną. Na pewno? Dobra. E, 23. Odpowiedź mi A, E i C. Zgadzacie się? Nie zgadzacie się, a to jest dobra odpowiedź. Musicie się z nim zgodzić. Punkt dla drużyny z... Jarczowa. Przechodzimy do Dziennego Domu Pomocy. Gdzie oni? Tam są. No dobra, Dzienny Dom Pomocy. Losuj, jaka to? Nie ci nie dowiadą. I słuchajcie, pytanie numer 2. Wymień po 2 pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Czas start. Razem. Dobra, powiedzcie roślinne. Pokarmy pochodzenia roślinnego. Kapusta i? Marchew albo ziemniak. Zaliczamy? Tak. Dobra, zwierzęcego? Golonka i kaszanka. Golonka i kaszanka. Kto lubi? Dobra, golonka i kaszanka. Zaliczamy. Następna drużyna to? Diabetycy. Idziemy do diabetyków. Gdzie są nasze cukierki? Gdzie są nasze cukierki? Tutaj, z tyłu. Okej, mamy was? Losujcie. Słuchajcie, dziękuję za przygotowanie pytań. One sami nam się przydadzą do następnych seniorat. Ula, zabezpiecz. Dobra, pytanie numer 14. Gdy wybierasz się na przykład do lasu na grzyby, na spacer lub planujesz nawet krótki wyjazd. A. Nikomu o tym nie mówisz, przecież jesteś osobą pełnoletnią. B. Zawsze informujesz domowników, najbliższą rodzinę lub kogoś zaufanego. C. Dzwonię na numer 112 i informuję o tym wydarzeniu. B. 14, muszę sprawdzić, ale tak, B. Punkt dla diabetyków. Prawie. Następna grupa? Następna grupa to Jędrzejówka. Tutaj jest. Losujcie. Jędrzejówka w pytaniu wiedzę. Dobra, może kierownik przyszedł. Alkoholu powyżej 3 promili mogą pojawić się trudności z oddychaniem. Prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz? Powyżej 3%. Czyli wszyscy piliście kiedyś, dobrze.
Po wyżej trzech. Kto miał w życiu? Trzech imprez, o trzech imprezach. LTM Plus, jesteśmy zielone nasze. Łatwo skóry nie oddamy, bo z LTM-u wam śpiewamy. Tam czy tam? I pytanie numer 29. Na nasze zdrowie wpływa A. sposób odżywiania, B. wielkość pomieszczeń w domu, C. czytanie gazet, oglądanie telewizji. Pytanie numer 29. Sposób odżywiania. Zaliczamy jeden punkt dla LTM-u. Telewizor też ma wpływ, no wszystkie rzeczy mają. Lubycza Królewska. I Lubycza losuje test wiedzy. Pytanie numer 34. Kobiety po wypiciu tej samej ilości alkoholu, co mężczyźni, mogą mieć jego stężenie we krwi nawet dwa razy wyższe. Prawda czy fałsz? Naradźcie się. Prawda. Czekajcie, bo dziesiątku wiedźmi wyleciało. 34 mówicie, że prawda. A odpowiedź mam, że fałsz. Osoby, które układały pytania, muszą to wam jakoś udokumentować. Proszę bardzo. Prosimy o wyjaśnienie. Niczym się nie różni metabolizm kobiety i mężczyzny. Niczym. Możecie pić tyle samo, co wasi mężowie, kochankowie i koleżanki. Także pijcie na zdrowie. Słuchajcie, sąsiad nam został. Gdzie jest sąsiad? Idziemy do Suśca? Suśca. Prawda. Dobra, sumuj. Mógł im podać mniej więcej. Ojej, proszę. I wskaż te zasady, które odnoszą się do prawidłowego odżywiania. A. Spożywanie produktów zawierających duże ilości sztucznych barwników i aromatów. Prawidłowy dobór produktów żywnościowych. Jedzenie dużych ilości słodyczy. Spożywanie dwóch obfitych posiłków w ciągu dnia. 7B, bardzo dobrze odpowiedzieliście. Brawo, wszyscy otrzymują punkty. Słuchajcie, ja bym uznał tutaj dla wszystkich drużyn z testu wiedzy po punkcie. Mimo że tutaj jedna drużyna odpowiedzi, która jest faworytem, zaliczamy im. Co wy na to? Ale zgodni, seniorzy, brawo. Dobra, kochani, jeszcze dwie konkurencje i później zabawa i my idziemy na obiad. Co wy na to? Zmęczeni? Nie. Dobra. Tylko powiemy co i jak teraz. Dzienny Dom Pomocy Jędrzejówka na razie ostatnie miejsce. Za nimi Harmonia, Polski Czerwony Krzyż, Sąsiad, LTM na piątym miejscu. Diabetycy, Dzienny Dom Pomocy. I słuchajcie, Jarczów i Lubycza.